Budowa parku wodnego, oddanie go do użytku jest takim, można powiedzieć, pierwszym etapem prac zmierzających na otwarcie w ogóle kompleksu Góry Chemskiej dla mieszkańców, dla turystów, właśnie na taką rekreację, wypoczynek. W tej chwili miasto przygotowuje dokumentację techniczną na zagospodarowanie całego, można powiedzieć, kompleksu Góry Chemskiej. To kilka kilometrów planowanych ścieżek rowerowych, ścieżek dla pieszych. To również 11 między innymi takich polan rekreacyjnych, na których znajdą się różnego rodzaju urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe. Jeżeli chodzi o jeden z fragmentów w tej chwili, bo mówimy właśnie o fragmencie ponad 13-hektarowym kompleksu, miasto poszukuje inwestora na teren pomiędzy ulicą tutaj Gdańską a stadionem, można powiedzieć. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, oprócz funkcji rekreacyjno sportowej, planowana jest również funkcja gastronomiczna. Są prowadzone rozmowy w tej chwili bardzo zaawansowane przez pana prezydenta Piotra Ilińskiego odnośnie pozyskania inwestora na budowę hotelu przy Parku Wodnym Koszalin. Dzisiaj właśnie na sesji ten temat jest między innymi przedmiotem obrad Rady Miejskiej, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z nieruchomością. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie całego kompleksu, to będzie składało się na pewno z kilku etapów. Najbardziej w tej chwili zaawansowanym etapem to jest budowa centrum pielgrzymkowego na Górze Chemskiej. No i oczywiście te działania związane z koncepcją, która jest już przygotowana, koncepcją turystyczno-rekreacyjną.